Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot, z tej strony Wróżka Fortuna. Zapraszam wszystkie bliźnięta do wysłuchania horoskopu finansowego na 2019 rok. Będą uwzględnione finanse, praca oraz będą zawarte szczęśliwe liczby na 2019 rok. Oczywiście chciałabym przypomnieć swoje usługi. Kontakt do mnie jest pod spodem, mój e-mail pod każdym filmikiem. Zapraszam serdecznie na horoskopy, wykonuję indywidualne, miesięczne na 2019 rok, dwuletnie również wykonuję. Cóż jeszcze? Pytania, rozmaite rytuały na miłość, zdrowie, finanse, odblokowanie czakr, odblokowywanie z różnych blokad, indywidualne zamówienia na rytuały na Wasze prośby. Dobrze kochani, aby nie przedłużać tutaj, bo tak jak wiecie, ja lubię rozmawiać i bym tutaj się chwaliła swoimi usługami, ale zapraszam serdecznie do horoskopu finansowego. Moi drodzy, co z przyszłości wpływa na obecną sytuację dla bliźniąt na 2019 rok? Jest to przeszłość w postaci rycerza pucharów. Było dobrze, nawet była poprawa sytuacji finansowej, było spłacenie zobowiązań, moi drodzy, zadłużeń czy kredytów. Bliźnięta bardzo kierowały się emocjami, dążyły właśnie do takiego uznania i do sławy. Ale to właśnie wpłynęło tutaj na tą sytuację. W chwili obecnej bliźnięta mają właśnie przypisaną kapłankę, a mianowicie tutaj awans, ukoronowanie kariery zawodowej i jakieś zaszczyty w chwili obecnej dla bliźniąt. Realizacja planów zawodowych i wiedzcie o tym, że jesteście na dobrej ścieżce w Waszej karierze zawodowej, drogie bliźnięta. A jak będzie się rozwijała sytuacja finansowa w 2019 roku? Macie kartę księżyca. Zalecana jest ostrożność na pewno w finansach, ponieważ tutaj może zaistnieć ryzyko utraty pracy, utraty kontroli właśnie nad Waszymi finansami. Tutaj właśnie trzeba zobaczyć, jakie karty sąsiadują obok, a więc księżyc również może oznaczać nowe pomysły, nowe koncepcje. Następną kartą, która jest właśnie na 2019 rok, jakie tutaj dochody czy profity jesteście w stanie osiągnąć. Karta, która sąsiaduje księżycowi, jest umiarkowanie, które mówi nam o umiejętności zarządzania majątkiem, umiejętności oszczędzania, ale także zgromadzenia dużego majątku. Bliźnięta potrafią oszczędzać, potrafią zarządzać. Wszelkie zmiany, jakie nastąpią w 2019 roku, będą następowały w sposób płynny. Tutaj umiarkowanie może oznaczać również dobrze funkcjonującą firmę, czy posiadłość, czy majątek ziemski. To, co macie w tej chwili, drogie bliźnięta, na pewno tego nie zmarnujecie, nie stracicie, ponieważ umiejętnie zarządzacie właśnie swoim majątkiem i potraficie to robić. Ale tak jak dla każdego znaku, dokładam jedną kartę do wyniku. Jest to dwa kielichy. Są to dwa kielichy. Jest to karta, która mówi nam o tym, że będzie bardzo dobra współpraca w
w finansach, czy to w waszej firmie rodzinnej, czy to z waszym partnerem, będziecie tutaj reprezentować wspaniały duet ze sobą. To jest właśnie dwójka pucharów, która mówi nam o wspaniałym duecie. Także tutaj będziecie na pewno spełnieni w waszej pracy zawodowo, takie zadowolenie. Możliwe, że tutaj otrzymacie zapłatę za wykonywanie jakiejś dodatkowej pracy. Dla niektórych możliwe właśnie korzystne podpisywanie jakiejś umowy. Także możliwość właśnie pracy we dwójkę ze swoim partnerem. Osobiste szczęście będzie się, ja mówię, przekładało właśnie na interesy i tutaj pozytywne zakończenie spraw, pomoc od współpracowników, jeśli macie taką możliwość, jeśli macie firmę. I tutaj właśnie bardzo harmonijnie, umiarkowanie, ale właśnie zespołowo, czy z partnerem, czy w pracy będzie się układało właśnie bardzo przyjemnie. Dobrze, tak jak dla wszystkich znaków, tutaj dodam jeszcze szczęśliwe liczby, tak jak obiecałam. Tych liczb będzie 8 albo 9, to zależy, jak ja będę tutaj właśnie liczyła. Dobrze, kochani, zaczynamy. 5. 9, 14, 19, 24, 26. 29, 44, 42. Drogie moje bliźnięta, było ich 8 albo 9, a może nawet i 10. Drogie bliźnięta, życzę Wam wspaniałego roku finansowego, spełnienia w pracy, rozwinięcia kariery, wspaniałych perspektyw, nowych kontraktów, premii. Życzę Wam jak najwięcej i jak najlepiej, abyście funkcjonowały, drogie bliźnięta, w 2019 roku. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, kłaniam się serdecznie i pozdrawiam.